I co? Bierzesz na młodego rolnika? Cześć! Jakiś czas temu wraz z moim kolegą Hubertem mieliśmy okazję odwiedzić Karola z 4. edycji programu Rolnik Szuka Żony. Nasza wizyta wcale nie była przypadkowa, gdyż w tym roku pojawił się u niego nowy nabytek, o którym koniecznie chcieliśmy z nim porozmawiać. Jeszcze w czasie trwania nagrań do Rolnik Szuka Żony Karol użytkował w swoim gospodarstwie ładowarkę Avant 635, zakupioną w 2011 roku. Dziękuję bardzo. Ładne to jest, tym by można pojechać na randkę. Myślę, że tak. Muszę dziewczynę na kolana zabrać. To może nie byłaby taka najgorsza sytuacja. Myślę, że fajna. Na początku tego roku Karol zdecydował się jednak na zmianę swojej ładowarki na nieco większą, również od marki Avant. I to właśnie o tym chciałem z nim porozmawiać. Co skłoniło go do wymiany na większy model, na co zwracał uwagę przy zakupie oraz czy brał też pod uwagę maszyny innych marek. Ten odcinek powstał przy współpracy z firmą Serafin Maszyny, będącą wyłącznym importerem mini ładowarek Avant na Polskę. To właśnie oni skontaktowali mnie z Karolem, dzięki czemu mogłem go odwiedzić i nagrać dla Was ten materiał. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj do Ciebie, żeby porozmawiać o Twojej ładowarce, o Avancie 745. Opowiedz może, jak to było z tym Avantem u Ciebie? Jak się zaczęło? Tak, jak się zaczęła Twoja przygoda z Avantem, bo to muszę zdradzić widzom, że to nie jest Twój pierwszy Avant, tak? Tak, tak, to nie jest mój pierwszy. Mój pierwszy Avant to był 635, ładowareczka, i zaczęło się od tego, że najpierw dostałem ją na testy kilka lat temu, po to, żebym sobie porobił w gospodarstwie, sprawdził jak to się sprawdza i udzielił jakiegoś wywiadu do gazety. Więc nie było problemu. Później się okazało, że trochę dłużej potrwało, bo chyba około 2 tygodnie miałem u siebie w gospodarstwie. No tak się przyzwyczaiłem do niej, że to było śmieszne, ale nawet mama stwierdziła, że ten sprzęt musi być u nas w gospodarstwie. Bo to była, zrobiła się po prostu prawa ręka. Przywieźć belkę, nie wiem, do ścielania, sianokiszonki, czegokolwiek. Więc no to było tak, że do wszystkich prac, ja się śmiałem, że to zamiast wideł takich, żeby fizycznie nie robić, to się wskakiwało na Avanta i Avantem się robiło. No ale wiadomo, no gdzieś tam cena później trochę zblokowała i zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić. No i pojawiła się opcja, że brałem dofinansowanie młodego rolnika modernizację. No i pierwsza myśl to było, co bierzemy, no na pewno Avanta, tak? Dlatego nawet wtedy nie brałem pod uwagę innego modelu ładowareczki, tylko od razu tego Avanta, bo miałem ją na testy, sprawdziłem i wiedziałem, że to jest świetna maszyna i tak się zaczęło, żeby właśnie najpierw był ten Avant 635, a ostatnio teraz się pojawiła właśnie opcja też dofinansowania i chciałem troszeczkę większego. To jest tam gdzieś nieznaczna różnica. Ja się zawsze sugerowałem wjazdami do budynków, do opory, żeby nie był za duży gabarytowo. On jest troszeczkę większy od 600, a zawsze trochę więcej udźwigu, wyżej podnosi. Do rozrzutnika z obornikiem mi było właśnie idealnie ten, bo tamtym, bo miałem tak na styk po prostu. I teraz już brałem też pod uwagę inne ładowarki i miałem na testy dwa modele konkurencji. Ale no nie, no schowały się. Potestowałem chwilę i podziękowałem, że nie, już wolę zostać przy Avancie, mam sprawdzoną maszynę, sprawdzony sprzęt i no jestem z niego zadowolony, tak? Czyli można właściwie powiedzieć, że Avant trafił do Ciebie przez przypadek, a został na dłużej, tak? Dokładnie, no. Dokładnie. To był przypadek, bo trafił tylko właśnie na potrzeby, nie wiem, artykułu, tak? Żebym ja sobie sprawdził, jak tym się pracuje w gospodarstwie i kilka słów po prostu o nim powiedział, jak mi się nim pracowało. A został tamten na długo i później, no w tej chwili to sobie nie wyobrażam dnia bez ładowarki, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, że to jest prawa ręka. Do wszystkich prac, nie wiem, z rana, wieczorem przy obrządkach, przy obornikach zawsze jest mi niezbędny. Świetne rozwiązanie, że jest multizłącze. Dużo szybciej się zapina wszystkie końcówki. Ja mam tu do niego chwytak do bel, krokodyl do obornika. I poleciak do jakichś, nie wiem, mieszanek przewiezienia, podwiezienia czy czegoś takiego. Tak, bo poprzednia wersja, poprzedni Avant z serii 6 nie miał tego szybko złącza jeszcze, tak? To... Nie miał szybko złącza, miał tak, każdy przewód był oddzielnie na pojedynczy, trzeba było podczepiać. Ten już ma właśnie ten multizłącze. Wcześniej też nie miałem chwytaka do bel. Ja chorowałem już wcześniej, bo przy owijaniu bazujemy na sianokiszące owijanej w belkach. Więc no, dużo lepsze rozwiązanie, bo małe zużycie paliwa i
Widzisz, ja mam przy dużym ciągniku chwytak, no ale wiadomo, jeżeli ja do przewiezienia, podwiezienia używam ciągnika, nie wiem, 100 parę koni, to ekonomia tu mi się nie spina, bo za dużo spalania, a tutaj jest, no nie oszukujmy się, śmieszne to jest spalanie, tak? Więc się śmieję. Liczysz w ogóle, jakie to jest spalanie na, nie wiem, na godzinę pracy? Szczerze nie liczyłem, bo samo to, że zauważyłem, jak go zatankuję, sam tu zbiornik jest mały. Znaczy w tym trochę więcej wchodzi nawet, bo w porównaniu do 600, tej 635, co miałem wcześniej, trochę więcej, odrobinę większe spalanie. Tu jest zbiornik, ojejku, że mnie skłamał, 30 chyba parę litrów. Mhm. No ale to się śmieje, jak ja zaleję tutaj do pełna ten zbiornik, to nie pamiętam, kiedy tankowałem ostatnio. A pracuję codziennie. Tak, bo to przy codziennych obrządkach, tak? Bo to codziennie trzeba dwa razy. Tak, codziennie rano, bo jest i ścielanie, bo utrzymuję bydło na ściółkowo, wszystko. A jakie to jest duże stado? To jest ile mówiłeś? Wszystkich bydła mamy około 90 sztuk w tej chwili. Bydło mleczne, bydło pasowe, jałówki, byki. Aha. No tak, czyli to już jest co robić, no? Jest co robić, wszystko jest wolno, nie stojące w klatkach, nieuwięziowe obory i głęboka ściółka wszędzie. Więc tego ścielania na pewno dużo zużycia słomy jest i no i awant mi wtedy pomaga, tak? Przywiezienie belki, samo nawet pościelanie, bo mi się czasami, jak mam ochotę, to rozrzucę jeszcze widłami, jak nie, tylko potrzęsę po prostu krokodylem, a resztę już krowy zrobię. Bo tutaj masz taką dosyć zwartą tą zabudowę, nie? I tak. Nie masz, masz wóz paszowy? Miałem kiedyś wóz paszowy, ale właśnie no, budynki są nieprzystosowane do wozu paszowego. Korytarz paszowy, tak jak tutaj nawet widać, jest wąski, nie można wjechać. Musiałem wóz paszowy przygotowywać przed oborą, później wraz z wózkiem taczką jakąś wozić. Aha, no tak. Więc trochę. Miało się z celem trochę, nie? Dokładnie. No tak. To jest ból dużej części rolników właśnie, to jest zabudowania. Tak. Ciężko znaleźć. Tak. Niekiedy właśnie są te obory starego typu, gdzie no, ciężko jest wjechać. Zgadza się, wiadomo, postawienie w tej chwili nowej obory to jest ogromna inwestycja, a jeśli ja przy tych cenach, co są teraz, takie no niepewne są, tak? No, zgadza się. Więc, rok do roku nie wiadomo, co będzie za rok do roku, za miesiąc, za dwa miesiące właśnie. Nie wiemy, jaka będzie cena i nie możemy sobie zaplanować takiej inwestycji dużej. Tak, no, wiadomo, niektórzy podejmują to ryzyko, no bo rzeczywiście jesteśmy czasami tak zblokowani budynkami, że nie mamy wyjścia, albo zostać dalej rolnikiem i trzeba się rozwijać, trzeba budować. No ja chciałem wykorzystać budynki, które mam, dostosować na obory, bo nawet w stodole u mnie bydło stoi, jest przystosowane powierzchnia i oświetlenia, przerobiłem, ale jednak z tym obornikiem był duży problem, bo żadnym dużym ciągnikiem już nie wjadę z torem, żeby go wywieźć. Widłami, no sorry, ale... No, przy 90... sztukach, no to jest za dużo trochę pracy i no i to no, awant robi najwięcej roboty. Ja się śmieję, że on robi tyle motogodzin, co u mnie ciągnik. No tak. bo miałeś już na testach, generalnie przy pierwszym awancie nie brałeś pod uwagę żadnej innej ładowarki, natomiast przy tym drugim już miałeś na testy inne marki. I co właściwie, no bo wcześniej miałeś doświadczenia z Avantem, tak? Potem miałeś na testach także te ładowarki innych marek i co właściwie odrzuciło cię w tych ładowarkach tych marek? Innych właśnie marek. Gdzie Avant właśnie wygrywa? Takie jego mocne strony na tle właśnie tamtych innych ładowarek. Co zdecydowało jednak? Jakie wady tamte ładowarki miały? Na pewno możliwość przewrócenia ładowarki. Ten Avant jest bardzo stabilny. Pomimo obciążenia, jakie biorę na Natura z przodu, jeżdżę po dołkach. No tu mam plac akurat wykostkowany, więc jest równo, ale wszędzie gdzie mam stertę ze słomą, już jest dołki, belki z sianą kiszonką. Więc tamte ja się strasznie bałem, bo na każdym dołku tam było na zasadzie, nie wiem jak to się chyba nazywa ten przegub, który jest nie tylko w ten sposób skrętny, ale i w ten sposób. Tak, wiem właśnie. Koła kopiowały teren. To jest wszystko tutaj, o to chodzi, tak? Że dokładnie. Po prostu w innych ładowarkach tutaj jest, tu ruchomy jeszcze, nie? Tak. W obydwu płaszczyznach się rusza, tak? Prawo. A tu mamy na sztywno cztery koła, więc nawet jeżeli mam pod jednym kołem dołek, to ta ładowarka jedzie dalej w poziomie. No właśnie. Avant. A tamten kopiował mi teren, więc on się przechylał. I jeżeli na przykład weźmy pod uwagę, że tu jest dołek, to koło mi wpada w dołek, a ciężar mam z przodu na tym, więc automatycznie mi leci ładowarka. A no właśnie, to jest też...
jak porównywałem na przykład gabarytowo, większe, no to znowu mi się w pewnych oborach nie mieszczą, nie mogę wjechać, jest na styk wjazdy, więc już się pojawiły duże problemy. A z tym po prostu jest tak dopasowany ten gabaryt maszyny do możliwości, jakie mogę po prostu pracować i stabilności na gruncie. No tak, i jeszcze do tego dochodzi ta oryginalna konstrukcja ładowarek Avant, w których to razem z całym ramieniem porusza się także siedzenie operatora. Gdzie operator i to siedzenie stanowi jakąś tam przeciwwagę dla ładunku, tak? Dokładnie, bo nawet jak się przełamie, ja to siedzenie mam wystawione w drugą stronę, a ciężar jest na drugiej stronie. A środek, powiedzmy, mamy gdzie? Mamy tu ten przegląd, no tak. Więc automatycznie moja waga, okej, nie jest duża, ale zawsze coś, tak? Jest przeciwwagą dla towaru tutaj, jaki przewożę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Chciałbym w tym miejscu podziękować Karolowi, że zgodził się nas ugościć. No i życzyć mu bez awaryjności Avanta, tak samo jak tego pierwszego. Dokładnie, dzięki serdecznie, zapraszam zawsze. Super, wielkie dzięki, no to na razie. Na razie.